Co pani myśli o możliwości przekazywania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego? No, według mnie jest to dobre. No, ja również przekazuję zwykle na kogoś. No, zawsze to coś. Jeżeli w ogóle można coś zrobić, to jest dobre, no jak najbardziej. Choć wiadomo, państwo samo powinno przekazywać jednak ten procent od siebie, nie tylko my podatnicy. No ale jeżeli się tak da, jest taka możliwość, czemu nie? Pani sama korzysta, czy możemy wiedzieć na kogo? Nie, ja nie korzystam, ja przekazuję 1% podatku, ale na chłopca, który jest porażeniem, po porażeniu mózgowym i na rehabilitację jego. No jak najbardziej. Znaczy, no są też cele dla dzieci chorych, prawda? No to dla mnie to jest, no... Ja jestem za, że powinno się przede wszystkim właśnie dla dzieci chore przekazywać ten 1%. Ja nigdy się nad tym nie zastanawiałam, zawsze to tam podatek rozliczała moja siostra. Ale myślę, że to jest dobra rzecz. 1% to nie jest tak dużo, a można się z kimś podzielić, tylko trzeba wiedzieć z kim. Czy pani odliczała właśnie 1% podatku na takie organizacje? Tak. Akurat mamy w pracy kolegi córka jest taka potrzebująca i najczęściej właśnie dla niej. Przekazałam już. I pani już się rozliczyła, tak. I przekazała. Czyli to jest dobry pomysł. Tak. A możemy wiedzieć, na kogo pani przekazuje? Na Amnesty International. No uważam, że to jest też szczytny cel. Myślę, że to jest fajna sprawa i należy ludziom pomagać. Także nikt nie zubożeje, jeśli ten 1% podatku przekaże. Pani odliczała właśnie 1%? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale mam, powiem tak szczerze, takie osoby, którym pomagam zawsze i na pewno ich wesprę. Jest to słuszna inicjatywa i ona pomaga bardzo ludziom. No to z tego właśnie te organizacje pożytku publicznego właśnie finansują leczenie dzieci niepełnosprawnych. No i pomagajmy w ten sposób. Jest to dla nas niewielki wysiłek, bo ten 1% przekazujemy z naszego PIT-u, czyli z dochodów. W związku z tym jest to jak najbardziej słuszna decyzja. No na pewno jest fajne i przekazałam już. Możemy wiedzieć na kogo? No tam lokalnie w Limanowej, z Limanowej jestem i tam jest takie dziecko, które ma mieć operację na serce. I to jest bardzo dobre. Co roku pani przekazuje? Co roku. To jest bardzo dobra inicjatywa. Także jestem jak najbardziej za. A pani sama korzysta z możliwości odliczenia takiego podatku? Tak, mamy w szkole stowarzyszenie, to jest UKS Delfin, przekazujemy 1%, dzięki czemu uczniowie naszej szkoły biorą udział w bezpłatnych zajęciach spływania, z narciarstwa, także jest to naprawdę inicjatywa godna polecenia. Jak najbardziej za tym jestem, gdyż ja sam od kilku lat zawsze ten 1% przekazuję, należę do Caritasu, działam tam, więc przeważnie. Panie tam rozliczają jako emeryt, to też mnie i te parę złotych zawsze przekazuję w każdy rok, już kilka lat. Słuszna inicjatywa i pomaga? Bardziej, czy nieważne nawet na jaką organizację się daje, ale jeśli to widzimy, czy to jest Caritas, czy to jest jakieś hospicjum, czy jakaś akcja, która naprawdę pomaga komuś innemu, to czy dzieciom, czy chorym, czy starcom, jak najbardziej słuszna.